Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy poranek na antenie Telewizji Republika. Przed chwilą mieli Państwo okazję zobaczyć, widzieć Jasną Górę. To jest miejsce niezwykłe, niesamowite, a już w sierpniu rusza kolejna pielgrzymka. Tysiące pielgrzymów, dziesiątki tysięcy pielgrzymów spotkają się na Jasnej Górze już 15 sierpnia. Być może Państwo się zastanawiacie. Życzę oczywiście wytrwałości i powodzenia. A my już teraz zaczynamy przegląd prasy. Drodzy Państwo, Gazeta Polska, Tygodnik, tutaj na jedynce Aleksandr Łukaszenka i Prigozhin. Wagnerowcy na Białorusi zagrożą Polsce. W związku z tym też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje cały czas, że ochrona na granicy Polski z Białorusią jest już wzmacniana i to bardzo szeroko, ale również na początku słowo wstępne Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Gazety Polskiej, ale co do właśnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Cały czas jest ona bardzo mocno monitorowana. Warto też pamiętać, że jak zaznacza strażniczka, rzeczniczka Straży Granicznej, cały czas zwiększa się liczba tam agresywnych zachowań na granicy polsko-białoruskiej ze strony białoruskich tych nielegalnych imigrantów, osób, które chcą przekroczyć nielegalnie granicę. Dlatego też są zwiększane liczby patroli. A tu też ciekawostka i miłe wspomnienie kolejnego zjazdu klubów Gazety Polskiej. Jeżeli Polska ma być silna, musimy wygrać wybory. Hubert Kowalski był na tym zjeździe, przypatrywał się i też zrelacjonował to wydarzenie. Znajdziecie Państwo też bardzo miłe zdjęcie, w zasadzie sympatyczne, na stronie 6. Wiele ciekawych rozmów, wiele ciekawych debat na tym klubie Gazety Polskiej. Temat numeru. Piotr Grochmalski. Na Białorusi mają powstać trzy obozy Wagnerowców. Jeszcze w kwietniu 2023 roku Prigozhin twierdził, iż po zdobyciu Bachmutu armia rosyjska będzie miała całkowicie otwartą przestrzeń operacyjną do Warszawy, a 11 czerwca, zaledwie dwa tygodnie przed jego buntem, Wagnerowcy w serwisie Telegram ogłosili, że rekrutują chętnych do marszu na Warszawę. Na ulotce umieszczono Prigozhina w rynsztunku bojowym na tle Zamku Królewskiego. Wymagano od przyszłych najemników opanowania kilku zwrotów w języku polskim. Ręce do góry, rzuć broń, rozbieraj się, to twoja wina. Na stronie 12-13 bardzo ważna analiza pana profesora Piotra Grochmalskiego. Tam ją Państwo znajdziecie, serdecznie polecamy. I też leśnicy jak wilkołaki, poeci z drągami i biedni ludzie Tuska. Piotr Lisiewicz zajmuje się sprawą na granicy. Sprawa granicy pokazuje, że opozycja jest antypolska. Stan umysłu Janina Ochojska, no tak, będziemy dzisiaj pytać o te wypowiedzi. Między innymi oskarżyła w radiu TOK FM polskich leśników o to, że w zorganizowaniu sposób sprzątali ciała migrantów przy granicy polsko-białoruskiej i składali je w masowej mogile. Strona 16-17, Piotr Lisiewicz, serdecznie polecamy Państwu. Gazeta Polska codziennie, a tutaj w dzienniku zdjęcie George'a Busha i Donalda Tuska, a to również dzisiaj na antenie Telewizji Republika będą komentarze się pojawiały na temat czwartego odcinka już serialu dokumentalnego Reset. Tusk oszukał Busha, bo stawiał na Putina. Donald Tusk w 2008 roku przekonywał prezydenta George'a Busha, że w kwestii przyjęcia Ukrainy i Gruzji do NATO rząd PO-PSL ma identyczne zdanie jak prezydent Lech Kaczyński, który uważał, że sojusz należy rozszerzyć jak najszybciej. Ujawnione w serialu Reset dokumenty świadczą jednak, że rzeczywistość wyglądała całkiem inaczej. Nie wierzę, że ci panowie nie zdawali sobie sprawy, czym jest Rosja i jakie stanowi zagrożenie. Sądzę, że ich postawa była podyktowana po prostu chęcią uzyskania korzyści osobistych w postaci stanowisk w organizacjach międzynarodowych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Na stronie 3 znajdą Państwo szczegóły. Oj, we Francji dzieje się bardzo dużo złych rzeczy w ostatnich tygodniach i tym dzisiaj też zajmują się gazety. Bezsilność władz to koszty dla całej Francji. Co zrobi Emmanuel Macron? No, to jest dobre pytanie, bo jak na razie to chyba jest w potrzasku. Gazeta Wyborcza zajmuje się dzisiaj, nie ma co się martwić, 800+.
PiS mruga do Polaków, pisze zalotnie Gazeta Wyborcza. Jedno zdanie, jakie PiS zapisał w projekcie ustawy o 800+, umknęło dziennikarzom i ekspertom, a to bardzo ważna kwestia. Rządzący po raz pierwszy tak dobitnie przyznają się do porażki własnej polityki demograficznej. Rząd przyjął projekt ustawy zakładającej od stycznia 2024 roku zmianę świadczenia. To ma być główna obietnica PiS w tegorocznej kampanii wyborczej i odpowiedź na babciowe Donalda Tuska. A ja przypominam, że zaczyna się posiedzenie Sejmu i w tym tygodniu w trakcie posiedzenia będą debaty na temat 800+, ale też na temat referendum w sprawie nielegalnych migrantów. Drodzy Państwo, Dziennik Gazeta Prawna. Wielka baza dziecięcych kilogramów. Rząd chce utworzyć obowiązkowy rejestr danych zdrowotnych uczniów. Czyni to za pomocą nadzwyczajnej ścieżki ustawodawczej, ale również w Dzienniku Gazecie Prawnej, drodzy Państwo, między innymi o tym, że ordynacja jednak bez zmian, czyli podatki do rządowego wykazu prac legislacyjnych nie zostały wpisane zmiany w ordynacji podatkowej. Taki projekt nie będzie procedowany, poinformowało wczoraj Ministerstwo Finansów. I Rzeczpospolita na koniec, która na pierwszej stronie zajmuje się rzeczywiście w dużej mierze migrantami. Polska migrantami stoi, firmy nie poradzą sobie bez pracowników z zagranicy, mówią szefowie organizacji biznesowych. Czy poradzimy sobie bez cudzoziemców? Gdzie najczęściej pracują cudzoziemcy? Agencja zatrudnienia, w tym mężczyźni w procentach, to jest też największa liczba. Przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa to te trzy top odpowiedzi, jeśli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców. Drodzy Państwo, co jeszcze w Rzeczpospolitej? W latach 2017-2021 spółki Skarbu Państwa przekazały na działalność swoich fundacji 680 milionów złotych. Zdaniem NIK nad tymi wydatkami nie było nadzoru. Dzisiaj tym również zajmuje się Rzeczpospolita. I to tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy, bardzo ekspresowy, a już za chwilę Państwa i mój pierwszy gość, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska. Do zobaczenia za kilka minut.